Jak pisaliśmy w naszym materiale sprzed tygodnia, grupa detektywistyczna Trójmiasto prowadzi swoje czynności m.in. na terenie gminy Sztum w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym 28 września 2017 roku zginął Witold Zapolski, współwłaściciel firmy Phobos Invest z siedzibą w Sztumie. Jak udało nam się ustalić od przedstawicieli firmy detektywistycznej z Trójmiasta, w trakcie prowadzonych przez nich działań w tej sprawie zgłosiło się do detektywów już kilka osób, których oświadczenia nadal są sprawdzane przez prywatnych śledczych w celu analizy wątków i postawionych hipotez dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Po naszej pierwszej publikacji, która miała miejsce 2 tygodnie temu w lokalnych mediach, owszem, potwierdzam, zgłosiło się do nas kilka osób, które swoimi oświadczeniami, wypowiedziami faktycznie, można tak stwierdzić, rzucają nowe światło na całą tą sprawę. W chwili obecnej prowadzimy nasze działania, weryfikując 3 wersje, które przyjęliśmy, hipotezy dotyczące tego zdarzenia. Liczymy na to, że ludzie, którzy mają informacje, obawiają się z jakichś przyczyn przerwać mowę milczenia, aby postanowili skontaktować się z nami. Detektywi podkreślają, że choćby najdrobniejsze, wręcz szczątkowe informacje mogą być ważne i cenne i mogą pozwolić odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: dlaczego zginął Witold Zapolski? Z mocy ustawy o usługach detektywistycznych także mamy obowiązek chronić nasze źródła informacji, czyli zapewnić im pełną dyskrecję i anonimowość. Chcemy oświadczyć, iż jesteśmy w stanie zagwarantować miejsce i czas dogodny tylko i wyłącznie dla osoby, która do nas zadzwoni, jak również pokryć koszty związane z przejazdem, dojazdem do nas.